Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Seria Polish Hazy IPA z Recraftu no zawsze jakby budzi moje zainteresowanie. Co prawda cwanie to wymyślili, bo ja nie jestem w stanie spamiętać, które już były, a które nie. Jak teraz sobie zrobiłem mały research, to się okazuje, że tak naprawdę takim, którego nie było, to jest chyba tylko to. Chyba tylko Izabela i Zombie nie piłem, ale tak czy owak bym kupił. Dlaczego? Dlatego, że to są bardzo fajne piwa, bo one są lekkie. To są wszystko piwa po 5%, 5,5%, 5,1%. O dziwo, jedno się wyróżnia. To ma 5,1% alkoholu, jest to 14, a te mają 5,4%. Dlaczego więc dałem go na końcu? Dlatego, że paradoksalnie ono powinno być słodsze od tych, więc może będzie jakby takie wydawało się mocniejsze. No i tutaj jest książęcy, po którym się najwięcej spodziewam, nie? Drugi, po którym się, którego jestem ciekaw, to Izabela Zombie, bo tego nie piłem. Octavia Izabela bardzo dobrze wypadła, jak ją piłem jeszcze w czarnej szacie. Natomiast Zula Vermelion tak najmniej sobie obiecuje. No dobrze. Cztery piwa, więc stwierdziłem, że w jednym zrobię, w jednym, no. Polish Hazy IPA, Zula i Vermelio. Muszę powiedzieć, że zmiana na kolorowe etykiety w porównaniu do czarnej etykiety z tylko kolorowym paskiem, duży plus, bo dużo łatwiej znaleźć, którego jeszcze nie wyciągnąłem tam z kartonu. Ale generalnie bardzo w kartonie równiutko poukładane, także nie było z tym problemu. Jasne piwo w stylu Hazy India Pale Ale, polska interpretacja Hazy IPA, solidnie nachmielona odmianami Zula i Vermelio. Vermelio, jeszcze do niedawna dostępny ekskluzywnie tylko na rynku brazylijskim. No to już chyba z 2 lata nie jest już tylko ekskluzywnie. Sięgnij po nią i poczuj moc czerwonych owoców pochodzących z chmieli z farmy Polish Hops. Ekstrakt 14, alkohol 5,4, goryczka 2 na 5, przepraszam. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiel owsiany, słód owsiany, płatki owsiane, chmiele, zula, vermelio, drożdże. No muszę powiedzieć, że ja chyba raz rzeczywiście czułem, i to o dziwo w piwie z Raciborza, w vermelio czułem rzeczywiście czerwone owoce. Jak na Hazy IPkę przystało, solidne zmętnienie, ładne, takie soczyste, drobno pęcherzykowa i średnio śnieżno-biała piana. Wygląda dobrze. Pachnie też dobrze. Natomiast czerwonych owoców chyba nie czuję. Troszkę tak pudrowo mam wrażenie. To pewnie kwestia płatków owsianych i tak dalej. Spróbujmy. Ciekawe. Wiecie co, wiecie jak mi to smakuje? Jak ciasteczka. Ciasteczka takie troszkę cookie dough, czyli w sensie ciasto, surowe ciasto. Takie słodkawe. Jakimś takim waniliowym, o, z takim waniliowym posmakiem. Z tym Vermelio to jest taka sprawa, jak robiliśmy wywiad z Pawłem Piłatem do Modern Grodziskiego, to ja się śmiałem, że ten Vermelio się nazywa, bo to Vermelio to po portugalsku czerwony. No, że ja mówię, no raz wyszły czerwone owoce, a potem już się nigdy nie powtórzyły, nie? On mówi, no coś w tym stylu, coś w tym stylu. No ciekawe, ciekawe. Takie właśnie mówię, cookie dough vanilia. Fajne. Fajne, naprawdę fajne. Pewnie tu jest duża zasługa jakby tej części słodowej, a nie chmielowej. Ale jest nieźle. Octavia Izabela.
Octavia Isabella była jednym z takich moich mega zaskoczeń zeszłorocznych i bardzo mi smakowała. Seria Polish Hops nie zwalnia tempa, a wręcz pnie się do góry jak chmiele z farmy Pawła Piłata. Tym razem sięgnęliśmy po tradycyjne odmiany polskiego chmielu Isabella i Octavia. Nigdy nie wiem, czy Isabella ma być przez dwa L, czy przez jedno. Raz jest napisywane tak, raz inaczej. Tym razem jest przez dwa L. Tym razem, które swoje cytrusowe aromaty rozwijają dzięki nowym drożdżom K97 z Fermentis, przy czym chyba wszystkie piwa są na tych drożdżach. Składniki: woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, sód owsiany, płatki owsiane, chmiele, Octavia, Isabella, drożdże. Powiem Wam tak, dlaczego mnie zachwyciło to połączenie Isabeli i Octavii, bo to było najbardziej cytrusowe, grejpfrutowe piwo na polskim chmielu, jakie piłem. Czy to się powtórzy? Zobaczmy. No, wygląd taki sam w zasadzie. No, zasyp tych piw jest identyczny, nie? Więc one powinny wyglądać tak samo. Jeżeli będzie jakieś odbiegało barwą, no to pewnie tylko dlatego, że będzie jakieś utlenione czy coś, nie? Generalnie nie powinno odbiegać. Inny zapach. Teraz tutaj jakieś takie zielone nuty wyszły. A może to się sugeruje etykietą. Spróbujmy. O, no zdecydowanie inne piwo. Inne piwo. Dużo wyższa goryczka. Konkret goryczka. Chociaż tu też jest oznaczona 2 na 5. Ale nie, no jest wyraźna, jest wyraźna. Grejpfrut może trochę tak, może cały czas jeszcze troszkę grejpfrut, ale też troszkę takie zielsko. Troszkę taka... Jakieś takie zioło cytrusowe, troszkę, nie wiem, tymian... Nie wiem, czy tymianek jest taki. Ale tak jakby, takie słowo mi przyszło w mózgu do głowy, więc być może, że to jest dobre skojarzenie, a być może, że zupełnie nie. Ale tutaj ten chmiel czuć, on tu robi robotę, no i rzeczywiście jest fajnie, jest przyjemnie, jest miło. No, Octavia i Isabella po raz kolejny zrobiły robotę, chociaż, a jest ta goryczka jest taka grejpfrutowa, chociaż nie zrobiły teraz aż takiego na mnie wrażenia jak w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku było, tak? Patrzę, kiedy była ta Isabella i Octavia. 14 grudnia 23. Dobrze, Isabella i zombie. Dawno nieużywany przez nas chmiel zombie powraca. W towarzystwie Isabeli jest on jak żyw, przez co otrzymujemy miks aromatów cytrusowych z lekkim multiwitaminowym akcentem. To istny powrót żywych chmieli. No i ten sam zasyp, woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, sód owsiany, płatki owsiane, chmiel, Isabella, zombie, drożdże. No, zobaczmy. Może mi się wydaje, ale chyba ciut... Tak, ciemniejszy. No, żeby to nie było to, co właśnie wykrakałem, że utlenione. Jakimś karmelem nie daje, także no to na tyle plus. Nie jakiś intensywny. Spróbujmy. Tym, co jest w takich seriach, czy w takich degustacjach, gdzie są cztery piwa, różne chmiele, ten sam zasyp, najistotniejsze to jest to, czy one się, kurka, różnią. Otóż tak. Otóż się różnią. To było takie goryczkowe, cytrusowo-ziołowe. To było takie cookie dough waniliowe. A to jest takie... Nie aż tak słodko-ciasteczkowe.
przyjemne, ale rzeczywiście ta intensywność chmielowa jest podobna jak tutaj, czyli nie za wysoka. Nie za wysoka. To zarówno goryczka, jak i ten ten jakby aromat chmielu. Słabo to pachnie, po prostu słabo. Ale chyba mi lepiej smakuje niż Zula i Vermelio. To nie jest złe piwo. To nie jest złe piwo, jest fajne. Ale mało chmielowe. Mam wrażenie, że mało chmielowe. No i mój faworyt. Amora Preta i Książęcy. Polish Hops w natarciu. Tym razem trzymasz w ręku piwo, w którym doszło do starcia tytanów. Amora Preta i Książęcy w tym roku są fenomenalnymi odmianami chmielu z farmy Polish Hops. Często pojawiały się w naszych piwach, lecz nigdy wcześniej razem. Proszę ja was. 16 września 2023. Polish Hazy IPA Amora Preta Książęcy. No ktoś tutaj, kogoś tu poniosło, albo po prostu przekopiował z zeszłego roku. No to okej, okay. Być może w zeszłym roku było to po raz pierwszy, ale już mamy 2024 i już niestety to nie jest po raz pierwszy, tylko jest po raz drugi co najmniej, nie? Więc ten sam zasyp, ten sam ekstrakt, ale jak mówiłem, mniej alkoholu, czyli pewnie piwo słodsze, mniej odfermentowane. Choć już te były dość słodkie. Ogólnie 5% z 14 to jest mało. No, ale tutaj mam oczekiwania, bo to jest książęcy, a książęcy to jest überchmiel. Tak. Dlatego też mu iberszkło wybrałem. Iba. Książęcy to jest takie polskie Sabro, polski Sorachi Ace, czyli kokos. Czy jest kokos? Czy jest kokos? Czy tutaj to robi robotę, czy nie? Nie czuję. Spróbujmy. O dziwo podobne do tego piwa. Też taka nuta właśnie cookie dough. Przyjemne. Trochę smakuje jak takie pastries. No jednak może kokosanki. Może jednak kokosanki. Czyli może jednak ten kokos jest. Ale właśnie. On tutaj jest. Bo mam wrażenie, że tutaj coś chyba zostało zmienione w zasypie. I co? To jest piwo kokosankowe. Czyli to jest kokos, ale taki opiekany kokos. Tak po polsku. Polskie kokosanki, wiecie co to są? To są takie ciasteczka z wiórkami kokosowymi, ale takie przypieczone. Nie Bounty. Nie Bounty, nie Pina Colada. Kokosanki. I co? Kokosanki też dobre, nie? Ale takie polskie. Co do Polish Hazy Ipki jak najbardziej pasuje? No powiem wam tak. Chyba jednak faworytem moim jest Izabela i Oktawia. Bo mają i goryczkę, i fajny aromat, i fajny smak. Najbardziej pachnie chmielem z tych czterech. Najwyższa goryczka zdecydowanie. Tak, tak, tak. Ale na drugim miejscu mój faworyt, czyli Amora Preta i Książęcy. No ale po tym jednak wypada gorzej, wypada gorzej. Mniej chmielowe, mniej goryczkowe, no takie... Nijakie trochę takie. Ale jeszcze się upewnię tutaj Izabela i Zombie. Niezłe.
Najważniejsze jest to, że wszystkie cztery są różne. Każde jest inne. Być może to trochę jest też takie, no, raz się tak zatarło, raz się tak zatarło, coś tam się ten, no, sam fakt, że tu jest mniej alkoholu niż w tych, to już świadczy o tym, że to nie jest, wiecie, koncern, gdzie będą tak długo mieszać wszystkie warki, aż wyjdzie jeden ustandaryzowany produkt, tylko że to się różni, nie? Ile z tego jest zasługą chmielu? No to na pewno tu jest zasługą chmielu, bo jest naprawdę konkret goryczka, jak na Hazy Ipkę, i naprawdę intensywny aromat chmielowy. Także jeżeli macie z tych czterech wybrać tylko jedno, to zdecydowanie polecam Oktawię i Izabelę. Ale powiem Wam szczerze, polecam wszystkie cztery, bo tak. Po pierwsze, popieramy polski chmiel. Po drugie, to są piwa lekkie. Lekkie, fajne, takie, że nie zmulą, nie ten. Oczywiście ja wiem, bo pojawiły się takie komentarze pod wieloma filmami z tej serii właśnie, gdzie było, a bo ty kopyr tam ciągniesz za uszy te polskie chmiele, a to nie ma się co oszukiwać, kurka, amerykańskie czy nowozelandzkie, czy jakieś tam są lepsze, nie? Słuchajcie, powiem Wam tak, powiedzmy w 2014, 10 lat temu, w życiu bym sobie nie wymarzył, że polskie chmiele będą mogły takie mieć aromaty. No dobra, tutaj akurat w tych czterech to nie jest tak, że rozwinęły swoje kurna skrzydła najbardziej, ale w wielu piwach, czy z Lubrowa, czy z Brofaktury, czy z Recraftu, czy jeszcze gdzieś tam wykorzystywane, pokazują naprawdę potencjał, tak? Nie wiem, od czego to wychodzi, że raz książęcy bucha kokosem, a raz nie. Ale tak czy owak, w życiu bym nie spodziewał się, że takie aromaty jak kokos, jak cytrusy mogą pochodzić z polskiego chmielu. Nie spodziewałbym się. Po prostu uważałem, że po prostu my to możemy robić piwa, które są ziołowe, trawiaste, tytoń, jakieś takie rzeczy. Znaczy chmiele takie, które w piwie dają takie ten. Więc ja jestem turbo zajawiony na polski chmiel. Również na ten klasyczny. Natomiast powiem tak. No jak ktoś oczekuje, że to jest poziom no nie wiem, najświeższy. Mówię, to są niestety piwa z zeszłego roku. Znaczy chmiel jest z zeszłego roku. Dopiero za jakiś miesiąc, dwa, trzy pojawią się piwa z tegorocznych zbiorów. I wtedy dopiero będzie się działo. Dlatego pamiętam, że ta Izabela i Oktawia, którą piłem w grudniu zeszłego roku, robiła na mnie dużo większe wrażenie niż teraz, a mimo wszystko jednak nadal robi wrażenie, nie? Czyli na najlepsze polskie ipki, czy na najlepsze piwa na polskim chmielu trzeba jeszcze poczekać z 2-3 miesiące. Pojawią się wet hopy gdzieś tam pewnie, może nawet w Craft Boxie następnym, nie wiem. Ale jak zrobi się ten wysyp gdzieś tam w listopadzie, grudniu, styczniu, to naprawdę warto na te piwa polować. Natomiast tutaj, no, powiedzmy sobie prawdę, no, to są piwa na chmielu z zeszłego roku. A mimo wszystko, Oktawia Izabela się naprawdę broni. To się tak średnio broni, to też, no, to też nie jest złe. To też nie jest złe. Ale uczciwie Wam mówię, dupy nie urywają, tak? To nie jest tak, że ło, polski chmiel, nie? Nie, to są piwa z zeszłego roku. Znaczy, chmiel jest z zeszłego roku, piwa są świeże. Także wybór należy do Was. Ja bym tak czy owak propsował i kupował, bo moim zdaniem oprócz chmielu, który jest tutaj na średnim poziomie, no tu jest dobry, tu jest średni, no tu jest, no w sumie też średni. W sensie nie jest jakiś nieprzyjemny, albo nie jest go, że go w ogóle nie czuć. W sensie tak czy owak trzeba ten chmiel propsować.
tę serię, te browary, które to robią. Bo wbrew pozorom nie wszystkie browary w to idą. Więc dla mnie seria Polish Hazy IPA z Recraftu to jest jedna z fajniejszych serii w polskim krafcie. I będę próbował, ale czekam na tegoroczne chmiele, czyli na piwa na tegorocznych piwa na chmielu z tegorocznych zbiorów. Raz. Dwa. Słyszałem, że nowe odmiany eksperymentalne się pojawiają z Polish Hops, a to jest to, co najbardziej mnie ekscytuje. Wasze zdrowie i niech żyje polski chmiel.